Te dźwięki za moimi plecami to nie są dźwięki przypadkowe. Ciężarówki właśnie wjeżdżają do centrum miasta, zjeżdżając z trasy zamkowej. Właśnie teraz możecie zobaczyć, ma być ich ponad 100. Ruszyły mniej więcej pół godziny, 40 minut temu z ulicy Wolframowej. Ciężarówki jadą dzisiaj dość szybko, a to dlatego, że przez pierwsze dwie godziny opóźnienia były tutaj dość poważne ze względu na kontrole policyjne, które były konieczne. Naszym gościem na portalu w Szczecinie.pl jest na żywo Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Panie prezesie, ciężarówki ruszyły, ponad setka kierowców, ponad setka przewoźników. Z jakimi postulatami wjeżdżacie dzisiaj do centrum miasta? Generalnie największym postulatem, o który podnosimy w tej chwili, to jest poprawa konkurencyjności polskiego transportu drogowego na rynkach międzynarodowych. Te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły do tej pory na wschodniej granicy, w części wschodniej Polski, związane z protestem przewoźników na granicy z Ukrainą, tylko pogłębiają naszą frustrację i wspierają nas w tym, że powinniśmy o tym rozmawiać i tutaj trzeba... Jest trochę głośno, ale głośno miało być. Rozmawiamy o postulatach przewoźników. Pan powiedział, że kwestia konkurencyjności to jest jedna sprawa. Kwestia protestów na granicy na wschodzie to jest druga sprawa. Co jest w tym momencie tam największym problemem i do jakiego i czy w ogóle mieliście przez ostatnie tygodnie z kim rozmawiać w tej sprawie? Jeśli chodzi o protest na wschodzie, no to tutaj sprawa, to wszyscy chyba widzą. Od półtora miesiąca przewoźnicy strajkują na wschodzie, tam niewiele się dzieje. Nowy rząd podjął w tej chwili jakieś prace, które pewnie coś powinny pomóc. Natomiast pamiętajmy, prawie dwa miesiące już protestują przewoźnicy na wschodzie. I tutaj jak najbardziej chcemy ich popierać i wskazywać, że jest to protest zasadny. My również protestujemy za tym, żeby polski rząd podjął działania ku poprawie rentowności polskich przedsiębiorstw, ku poprawie ich efektywności i poprawie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Panie prezesie, niektórzy mogą się zastanawiać, co ma protest na wschodzie do Szczecina? To jest kilkaset kilometrów. Tak, faktycznie w niektórych przypadkach to jest nawet 900 kilometrów, jak opatrzymy. Także tutaj to jest bardzo dla przeciętnego mieszkańca Szczecina to jest bardzo duża odległość. Natomiast pamiętajmy, że w dzisiejszym świecie jest to system naczyń połączonych. Jeżeli cokolwiek dzieje się na wschodzie, to natychmiast oddziaływuje tutaj również na zachodzie i na innych przewoźników również w innej części Europy. To, że wpuszczono w tak dużej ilości przewoźników z Ukrainy do Polski bez jakiejkolwiek kontroli, przewoźników, którzy mają bardzo niskie koszty, dysproporcja kosztów pomiędzy nimi a nami jest tak duża, że my nie jesteśmy w stanie podjąć się tej konkurencji. Oni wypierają przewoźników, polskich przewoźników jeżdżących na wschodzie, ci z kolei przesuwają się, szukając pracy i próbując ratować swoje firmy, przesuwają się na zachód Polski, na zachód Europy. Panie prezesie, ponad 100 kierowców, ponad 100 przewoźników obecnych dzisiaj w Szczecinie. To są kierowcy, przewoźnicy tylko ze Szczecina, czy zbieraliście także z województwa i z innych regionów? Nie, to są w większości nasi członkowie ze Szczecina i z całego regionu województwa zachodniopomorskiego. Natomiast proszę pamiętać, że stowarzyszenie ma również członków z województw lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. W tym proteście musimy też powiedzieć, że popierają nas rolnicy z Solidarności Rolników Pomorza Zachodniego, tak, oraz przewoźnicy, którzy po prostu nie są naszymi członkami, a którzy chcieli w tym proteście udział wziąć. Trzeba przyznać, że ten protest jest protestem głośnym, ale to dobrze, bo docelowo właśnie taki miał być. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Przejeżdżacie teraz przez centrum miasta. Idzie to, trzeba przyznać, dość żwawo i docelowo będziecie pod urzędem wojewódzkim. O czym chcecie dzisiaj rozmawiać z wojewodą Adamem Rudawskim? W dniu dzisiejszym chcemy przekazać wojewodzie petycję do ministra infrastruktury. Chcemy, żeby też wojewoda był świadomy, jak wyglądają problemy polskiego transportu tutaj, w naszym regionie, w naszym województwie, nie tylko w Polsce czy w Europie, i że te rzeczy, które się dzieją w innych częściach Polski, że te rzeczy, które się dzieją w Europie, w innych krajach, w Brukseli, również wpływają na nas i to w bardzo mocny sposób.
Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Kłaniam się, panie prezesie, bardzo dziękuję. I za moimi plecami widzicie, że ciężarówki i że ten potocz samochodów wcale nie mija, wcale się nie kończy. Z ulicy Wolframowej wystartowało ponad 100 ciężarówek wspieranych przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Trzeba przyznać, że bardzo liczne apele zarówno w mediach szczecińskich, w tym na portalu szczecinie.pl spowodowały, że tutaj widzimy, że korków jako takich jeszcze nie ma, a trzeba przyznać, że obawy były naprawdę bardzo, bardzo poważne. A więc wjazd na trasę zamkową póki co się w ogóle prawie nie korkuje. Tutaj prawie w ogóle nie ma samochodów, co trzeba przyznać jest sytuacją bardzo zaskakującą, a więc mieszkańcy naszego miasta wiedzieli, że ten proces się odbędzie. Nie wiem za bardzo, jak wygląda sytuacja na Placu Grunwaldzkim, na Placu Sprzymierzonych Szarych Szeregów. Tam na pewno te zatory mogą występować. Niemniej jednak ciężarówki jadą póki co dość płynnie. Protest jest głośny, ale swobodny o tyle, że centrum miasta i to miejsce, z którego my w tym momencie nadajemy, nie jest zakorkowane. Na portalu w szczecinie.pl będziemy wam jeszcze relacjonować, co się dzieje w ramach tego protestu. Rolnicy docelowo po zrobieniu kółka w centrum miasta, rolnicy i przewoźnicy, właściwie głównie przewoźnicy plus z dodatkiem rolników, mają dojechać na Wały Chrobrego pod Urząd Wojewódzki i tam spotkać się z wojewodą Adamem Rudawskim, który z tego co wiemy na to spotkanie dzisiaj oczekuje.